Przede wszystkim, tak jak tutaj pan prezydent powiedział, liczymy na to, że pojawi się duża grupa kibiców. Liczymy na to, że będziemy mieli szansę pokazać, jak wygląda koszykówka na poważnym poziomie, na profesjonalnym poziomie. Wyciągnąć te dzieciaki sprzed komputerów, wyciągnąć dzieciaki z domów i pokazać im, że koszykówka może być naprawdę pasjonująca. Dlatego dzisiaj spędzimy około 3 godzin z dzieciakami, będą konkursy, będą zabawy i przede wszystkim liczymy tutaj na kibiców, na rodziców, którzy pojawią się na hali. Bardzo ważne jest, żeby promować koszykówkę w waszym mieście, ponieważ macie bardzo dobrą drużynę, która jest bardzo dobrze poukładana od podstaw. Myślę, że organizacyjnie naprawdę tworzycie jeden wielki monolit i jest to podstawa, żeby któregoś dnia mieć koszykówkę na najwyższym poziomie. Wiedziałem na temat Lublina, tak naprawdę widziałem, że macie bardzo ładną starówkę. Nie wiedziałem, że macie aż tak czystą starówkę i tak pięknie zbudowaną, przebudowaną że tak powiem, zorganizowaną. Mnóstwo miejsc, gdzie można spędzić wolny czas i wczoraj mieliśmy szansę tutaj przejść się po starówce. Nie był to łatwy spacerek, ponieważ cały czas coś podchodził i cały czas coś przerywał i nie można było tak naprawdę porozmawiać. Ale naprawdę na tak fantastyczne miasto,
350 tysięcy mieszkańców, około 100 tysięcy studentów. Myślę, że naprawdę fantastyczne miasto.